Jest mnóstwo wtyczek, w których pod maską można znaleźć obróbkę w trybie mid-side, ale my to zrobimy samodzielnie, mając pełną kontrolę nad całym procesem. Przetwarzania tą metodą najlepiej dokonać na finalnym miksie, ale przed kompresją, korekcją i ogranicznikiem, czyli limiterem. Naszym celem będzie uwypuklenie przestrzeni, nasycenie jej oraz skorygowanie problemów z wyrazistością miksu poprzez kontrolę niskich tonów w składowej side. Najbardziej efektywną pozycją wyjściową do zastosowania obróbki w trybie mid-side jest miks z wykorzystaniem stemów, czyli wstępnie zmiksowanych głównych elementów aranżacji, takich jak bębny, bas, partia harmoniczna, efekty itd. Mamy tu tego typu aranżację wykreowaną w programie Ableton Live. Zaznaczamy wszystkie ślady, a ich wyjścia definiujemy jako sense only. Następnie tworzymy dwie ścieżki powrotne, z których jedną nazywamy mid, a drugą side. Poziomy wysyłek ze wszystkich kanałów na oba tory powrotne ustawiamy na minus 6 dB. Teraz już sygnały ze wszystkich ścieżek trafiają na sumę za pośrednictwem torów wysyłkowych. Na obu powrotach mid i side umieszczamy bezpłatną wtyczkę VoxnGo M-Set, która pozwala na manipulację sygnałem w domenie przestrzennej. Na powrocie mid aktywujemy funkcję side mute, a na powrocie side analogicznie mid mute. Włączając w tryb solo powroty mid i side możemy usłyszeć oba elementy miksu po rozbiciu na tryb mid side. Skupimy się teraz na składowej różnicowej, czyli side. Na torze powrotnym side włączamy wtyczkę EQ8, która pozwoli nam ukształtować charakter brzmieniowy elementów przestrzennych. Filtrem górnoprzepustowym usuniemy częstotliwości poniżej 120 Hz, aby wyeliminować sygnały różnicowe dla niskich tonów. Wyraźnie słyszymy, że bas stał się znacząco bardziej punktualny i wyrazisty. Idźmy więc dalej. Dodamy ciepła brzmieniowego poprzez szerokie podkreślenie 500 Hz i półkowe wyeksponowanie najwyższych częstotliwości. Włączając tor side w tryb solo, możemy też wyeliminować ewentualne problemy z częstotliwościami rezonansowymi. Aby wprowadzone zmiany miały bardziej wyrazisty charakter, za korektorem EQ8 włączamy kompresor. Wyłączamy w nim make-up, ustawiamy współczynnik kompresji na 4:1, atak taki, aby nie zgubić transientów, czyli co najmniej 5 milisekund i dość krótki czas powrotu. Obniżamy teraz próg kompresji i uważnie słuchamy, obserwując wskaźnik tłumienia.
Zmniejszenie poziomu kompensujemy regulatorem out. Sygnał side jest teraz wyraźnie bardziej zunifikowany brzmieniowo. Teraz już możemy posłuchać w całości, jaką różnicę wprowadziło, nomen omen, zastosowanie obróbki sygnału różnicowego. Podczas odsłuchu włączamy i wyłączamy korektor i kompresor aktywowane na torze side. Jest czyściej, głębiej i cieplej, a bas jest zdecydowanie bardziej zwarty sonicznie. Aby to lepiej usłyszeć, włączymy na sumie limiter, zwiększając jego wzmocnienie aż do pojawienia się tłumienia rzędu 1 dB. Teraz odrobina dźwiękowej magii. Przed korektorem w torze side włączymy wtyczkę nasycenia, saturator. Jego tryb pracy i wielkość wnoszonych harmonicznych musimy już ustawić samodzielnie. To właśnie ten zabieg jest głównym elementem charakteru brzmieniowego wtyczek typu Soundgoodizer i innych.